Zarząd koszykarskiego Górnika Wałbrzych podjął nieoczekiwaną decyzję o rozwiązaniu umowy z trenerem Marcinem Radomskim. Jak informuje zarząd klubu, decyzja była podyktowana różnicą zdań dotyczącą bieżącej i przyszłej współpracy na linii trener-zarząd klubu. Równocześnie zarząd pragnie jeszcze raz podziękować za dotychczasową współpracę w okresie dwóch ostatnich sezonów. Według naszych nieoficjalnych informacji na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe, a konkretnie brak porozumienia na temat nowego kontraktu trenera Radomskiego. Na razie trudno powiedzieć, kto zastąpi dotychczasowego szkoleniowca. Do spotkania zarządu z trenerem doszło zaledwie 2 dni temu, tak więc do tematu będziemy na pewno wracać.